Cześć kochani, witajcie na moim pupcikowym kanale. Jesteśmy już coraz bliżej wakacji. Znaczy no ja w sumie do szkoły nie chodzę, także wakacje mam cały czas. Ale większość moich widzów się jeszcze uczy, także kochani jeszcze trochę i odpoczniecie. Dajcie w komentarzach znać, gdzie się w tym roku wybieracie. No i ogólnie jak zamierzacie ten czas spędzić. A w dzisiejszym odcinku kuchenne rewolucje. No cóż, ośmiornica jest bardzo smaczna, ale grill jest bardzo brudny. Kwestia gustu. Serwetkę. Szybce. No dno. My to wszystko musimy jeść? Kolonie bakterii rodzące się. Ja widziałem gorsze kuchnie. Ja się zastanawiam, czy nie wyjść. Stracisz swoją szansę życia, tak po prostu. Marcin! Kto tu jest odpowiedzialny za takie rzeczy? Tylko nie ma fasolki. Trzeba się najpierw wyspać. Ja to tą szopkę. Jeżeli nie mamy pokory, to nie będziemy mogli się uczyć. Jak on ma pokorę? Ma w dupie. Właśnie o tym mówię. Wszystkim kuplom, co on mi zrobi w czasie kuchennych rewolucji. I założył się z parą o parę złotych, co zrobi. Jestem małym szatanem. No to nie ma co przedłużać, lecimy z odcinkiem. Warszawa. Z jednej strony miejsce, w którym mierzyć się trzeba z olbrzymią konkurencją, z drugiej miasto z ponad milionem zgłodniałych klientów. Ursynów nazywany jest czasem sypialnią stolicy, bo to rzeczywiście bardzo duża dzielnica. I właśnie na Ursynowie chorwacką restaurację Papalina od niespełna 2 lat prowadzi Marek. Przyznam się wam szczerze, że nie lubię Warszawy, jakoś to miasto do mnie nie przemawia. Byłem póki co 4 chyba razy i za każdym razem była tragedia. Ale ja ogólnie miast za bardzo nie lubię. W przyszłości planuję z powrotem wrócić na wieś. Od jakiegoś czasu marzyłem o posiadaniu własnej restauracji, dlatego że zainspirowany ojcem chrzestnym zawsze mi się podobało prowadzenie biznesu w restauracji, niekoniecznie gastronomicznego. Ojciec chrzestny to jest klasyka prowadzenia biznesu. Czyli pan obejrzał sobie film o mafii i stwierdził, że się nim zainspiruje w prawdziwym życiu, tak? No chyba coś nie wyszło. Każdy biznes, który prowadzę, to po pierwsze musi być to coś, z czego jestem dumny, a drugie musi ewidentnie przynosić swoje owoce. Rozumiem, że ten biznes raczej tych owoców nie przynosi. No bo gdyby przynosił, to nie byłoby tego odcinka. Nie wiem, może póki co tylko warzywa mu przynosi. Tak, jestem dumny z tego, co tutaj robimy. Tak, jestem dumny z jedzenia, które przygotowujemy. Nie jestem dumny jeszcze z wyników. Bardziej bym powiedziała, że pan Marek jest takim osobą, no biznesmen, taki biznesmen, który chce prowadzić, to, z tej restauracji chce zrobić biuro, tak jakby. Właśnie ten pan mi się kojarzy z takim typowym pracownikiem w korpo. W sensie takim, wiecie, wyprutym z emocji. Nie widzę naprawdę w nim żadnych emocji, jest taki sztywny. Praca z ludźmi to jest tak jak hodowanie kotów. To rzeczywiście jest tak, że trzeba każdego ugłaskać, w jakiś sposób wesprzeć, no a czasami dość radykalnie nawet się rozstać. Co to w ogóle jest za porównanie? Ja tam nie widzę kompletnie podobieństwa w posiadaniu kota. W sensie jak rozstać? Nie podoba ci się kot, to do lasu go wywozisz? Taką gwiazdą kocią to jest na pewno nasz szef kuchni, który ma niesamowite wyczucie smaku, niesamowite podejście właśnie do kulinariów, ale też ma swoje pazury. Tak, jestem pewny siebie, nie ma co ukrywać. Gotuję dobrze, ponieważ poświęciłem, można tu powiedzieć, sporo czasu, żeby osiągnąć to, co osiągnąłem do tej pory. Oj, żebyśmy się nie zdziwili przypadkiem. No może coś umie, jest z siebie dumny, ale to już zweryfikuje pani Magda. Już tacy byli, co ona ich na ziemię sprowadziła. On się uważa tutaj za najlepszego. I że my jesteśmy, po prostu chce nam to pokazać w taki sposób, mówiąc, że jesteśmy podawaczami, że nie nadajemy się tutaj, że kelner to nie powinien tak podchodzić, jak my podchodzimy. Czyli krótko mówiąc, wyżej sra niż dupę ma. Wiecie, ktoś, kto ma wiedzę, nie musi cały czas na okrągło wszystkim powtarzać, że tą wiedzę ma. To po prostu widać. I też nie rozumiem w ogóle takiego umniejszania tym kelnerkom. No zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Wiadomo, no kuchniarz jest z salą tak jak pies z kotem. Nie jestem pyskaty, po prostu znam swoją wartość i nie pozwolę sobie wejść na głowę. I pomimo tego, że przychodzę w się codziennie tutaj, to i tak przychodzę z chęcią. To się chyba nazywa syndrom sztokholmski. A jednak, mimo gwiazdy na zapleczu, restauracji wiedzie się źle. Pani Magda Kessler, w mojej perspektywie, też jest menedżerem. Menedżerem właśnie w branży gastronomicznej. To, kim ja nie jestem. To jest to, z czego chcę się uczyć. I oczywiście też inne rzeczy, które pani Magdzie mogą tak przyjść na myśl, a niekoniecznie są oczywiste dla mnie. Tak oceniając póki co, nie widzę w nim żadnej pasji do tego, co robi. Wszystko, co on mówi, jest takie sztywne, tak mam wrażenie, że cały czas wszystko kalkuluje. Po prostu jest biznes i nic poza tym. On liczy, że pani Magda da mu jakiś, nie wiem,
karteczkę z przepisem na sukces? Papalina to po prostu mała rybka. Czy uda jej się podbić wielki świat? Ursynów, największa sypialnia Warszawy. Tu powstała chorwacka restauracja. Chorwacja kojarzy mi się z morzem, miłymi, małymi, rodzinnymi knajpkami, z ciepłem i sympatią. Jak jest tu? No na pewno jest sztywna atmosfera. Ale wymarzłam. Wymarzłam i chyba tu też wymarzłam. To tu tak elegancko, to Chorwacja. Gdzie ta Chorwacja? Jedzonko na pewno będzie. Jedzonko? Jedzonko, i pan to mówi w takiej koszulce jak na weselu. Dokładnie. Aha. Tak. Aha, powinien mieć chorwacką koszulę, a nie jakąś taką... Może trochę... zmienimy na chorwacki, proszę. Muszą pana przebrać. No wchodząc tam nie pomyślałbym, że to jest chorwacka restauracja. Przede wszystkim ona jest w wystroju tak mdła i nijaka. Z taką komuną mi się trochę kojarzy. Jeszcze te obrusy białe, tak wiecie, wszystko sztywnie. Już atmosfera wystarczy, że taka jest, a tu jeszcze wystrój. Ohydna karta, też chorwacka, nie? Taka trochę bułgarsko-komunistyczna. Chciałabym sery chorwackie. Jak najbardziej. Śmiornicę poproszę. Dobrze. Jaka jest zupa isryjska? Z owoców morza. Troszkę mówię o śmiornicy, krewetki. A jaka jest zupa rybna? Z torady i z lebraksa. To proszę obie. Jak najbardziej. Grillowane warzywa. Jaka jest świeża ryba? Dorada. Świeża, świeża? Świeża, świeża. No też to. Dziękuję bardzo. Proszę, a czy pan zapamiętał? Tak. Kurczę, chciałbym mieć taką pamięć jak ten kelner. Ja to zapominam, co się 5 minut temu do mnie mówiło. Naprawdę, ja mam jakąś pamięć złotej rybki. O siebie i o kuchnię swoją się nie boję. Gotuję z pasy i nie poszukuję żadnego rozgłosu, ani... Nie mam parcia na szkło, jak to się mówi. I to się chwali, bo krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. Prawdziwego mistrza bronią jego dzieła. W przypadku Marcina będą to przyrządzone w chorwackim duchu ryby i owoce morza. No, ale powiem wam, że to menu to mają takie dosyć ambitne. Jeszcze w kuchennych rewolucjach nie widziałam ośmiornicy. A to raczej takie tanie rzeczy nie są. Także w sumie byłaby trochę lipa, jakby taki szlachetny składnik spierdzielili. Na szczęście w kuchni stresu nie widać. Oj, zgadnijmy, o co pani Magda się przyczepi. No czy oni nie widzą, jak ten grill jest upierdzielony? W sensie ja rozumiem, gdyby tam było dużo klientów, no to ciężko tak w trakcie tego grilla czyścić. Ale sala świeci pustkami póki co. Pani Magda tam jest jedynym gościem. Inaczej niż na sali. To wino. Czarne, kompletnie jak nie kabarneta. Dlaczego się pan tak trzęsą ręce? Uwaga. Proszę, pan się tak nie nerwuje, bo poproszę o zmianę kelnera. Przepraszamy. Łapie, uspokój się, bo zaraz coś na nią wylejesz, tak ci się łapy trzęsą. Ja rozumiem stres, ale kelner raczej powinien być na to odporny. Są naprawdę gorsi goście niż pani Magda Gessler. Jak pracowałem w restauracji, to wielokrotnie byli tacy goście, że dosłownie do płaczu cię doprowadzali. Pyszno. Pierwsze koty za płoty. Na razie Magda Gessler chwali, więc może nie trzeba jej się bać. Po chlebie i oliwieniem się ugrillują warzywa, pora na sery, a do nich sosy. O! Ktoś, kto ma randkę, ma przesrane. To jest sam zmiksowany czosnek z oliwą. Ja pierniczę. Myślę, że mi by nie przeszkadzało. Jestem trochę fanatykiem czosnku. Naprawdę, mógłbym mieć nawet czosnkowe perfumy. Kwestia gustu. Stosujemy tutaj, odkąd pracuję, stosujemy tyle czosnku i nikt się na to nie skarżył. Bardzo dobre sery. Pod włoskie podchodzące mocno. Będę pod parmezan. Fajne. Ale patrzcie, póki co wszystko jej na razie smakuje. Znaczy w sumie ona nie dostała póki co żadnego takiego głównego dania, bardziej takie przystawki. No ale i tak spoko. Oliwę i sery wystarczyło podać. Prawdziwy sprawdzian zaczyna się dla kucharzy dopiero teraz. Na początek dopieszczone zostaną warzywa. Powinno być zatem zdrowo, lekko i przyjemnie, jak na sałatkę przystało. Trochę nie wiem, w jaki sposób grillowane warzywa mają być lekkie. Zazwyczaj to tak konkretnie siada na żołądek. A tutaj jeszcze widać, że one są na takiej konkretnej ilości tłuszczu grillowane. Czerwetne. No jest to wyjątkowo niesmaczne potraktowanie bakłażana, to cudowny król warzyw południa. Oj, to coś czuję, że to kucharza zaboli. Urazi jego dumę, on się obrazi po rewolucjach. Ogólnie rzecz biorąc, chyba na całą resztę nie mam ochoty. Pomidor jest po prostu surowy i zielony. No bardzo nieudana sałata, niedoprawiona, sam tłuszcz, żadnego octu, żadnych ziół. No dno. To teraz trochę zacząłem się martwić o tą ośmiornicę, bo oni zepsuli sałatkę. Sałatkę naprawdę ciężko zepsuć.
Nadzieja w zupach. Może z nimi kucharze radzą sobie lepiej. Istryjska zupa z owoców morza, a tutaj mamy rybną. Proszę. To jest błoto, a to nie, tak? Smacznego. Tutaj bym się bała, bo nie wiem, co jem. No ta zupa z owocami morza bardziej zachęcająco wygląda. Tamta rybna to taka trochę bryja jest. Ja mam w ogóle coś takiego, że przerażają mnie niektóre konsystencje dań. I właśnie ta zupa rybna jest jednym z tych. Bo nie jest to takie płynne jak zwykła zupa, ale to też nie jest takie gęste jak krem. To jest coś takiego pomiędzy. Taka bryja właśnie. Ta zupa jest smaczna. Powinna nie mieć łososia, powinna mieć więcej rzeczy, które stanowią smak południowych mórz. Czas na danie główne. Koper. Daję. Czyli ośmiornicę, z którą również obchodzić się trzeba delikatnie. Sól na ziemniaki. I proszę bardzo, teraz grillowana ośmiorniczka z ziemniaczkami. No jeżeli chodzi o prezentację tego dania, no to jest ładne, to trzeba przyznać. Szkoda tylko, że ta ośmiornica była smażona na tym obleśnym grillu. To jest bardziej niż pewne, że pani Magda to wyczuje. Jeszcze pewnie wygrzebie jak się resztki sadzy z pomiędzy zębów. Morski potwór wygląda dość apetycznie. Oby nie wypadł gorzej przy bliższym poznaniu. No cóż, ośmiornica jest bardzo smaczna, ale grill jest bardzo brudny. No i mamy to, kto by się spodziewał? Rybkę poproszę. Jasne. Ośmiornica wypadła nieźle. Ryba też prezentuje się dobrze. Oby jej smaku nie zepsuł brudny grill. I proszę bardzo, doradzę ze szpinakiem. No, niech pan to zabierze, naprawdę. Niech pan mi powie, kto to w Polsce zje o tej godzinie. Smacznego życzę. Ja też sobie życzę. Dorada, a dorada. A właściciel to tak może by się trochę zainteresował, a nie w tym telefonie siedział? Halo, to ty ją zaprosiłeś? To nie jest chrupiące. Dlaczego to jest takie miękkie? Dlaczego ta skórka jest taka jak na parze? Dorady się nie robi na parze. Dorady się robi chrupiącą. Skórka jest przepyszna, kiedy chrupia. O, jest suche. To mięso dorady widać, że jest przeleciane. Gdzie ona była robiona? Na grillu. To nie wiem, trzymali ją na grillu pod przykrywką. Nie. Strasznie przeleciała. No, czyli w sumie kucharz nie ma umiejętności, którymi się tak szczycił. Bo tych przystawek, co były na samym początku, nie zaliczamy. On je po prostu nałożył na talerz. A z tych głównych dań, no jedynie ta zupa z owocami morza była taka, wiecie, spoko. Także jak na kogoś ktoś tak szczycił, no troszeczkę wiocha. Za długo. No, nie ma soli, nie ma przypraw, w ogóle masakra. Gdy grill pali się ze wstydu, po Marcinie krytyka zdaje się spływać. Kwestia gustu. On coś wydaje mi się, że jest takim typem cwaniaczka. Także jestem turbo ciekaw jego starcia z panią Magdą. Chyba, że to jedynie dobra mina do złej gry. Czyszczę grilla, żeby ktoś nie dostał kalmarów o smaku ryby. On ma w ogóle takie bardzo aroganckie podejście do wszystkiego, mam wrażenie. Ale rozczarowanie. Estetyka lat 70. Bardzo zimne, nieprzyjazne wnętrze. Nigdzie nie ma ani Chorwacji, ani atmosfery, ani smaków. Jaka szkoda. W skrócie ta restauracja jest po prostu nijaka. Oni mają jakieś, wiecie, wysokie aspiracje, tutaj owoce morza, to ośmiornica, ale ostatecznie wychodzi dupa. Ani żadnego klimatu w tej restauracji nie ma, ani jakichś smaków wybitnych. To jest właśnie kolejne miejsce, że ktoś sobie stwierdził, a poprowadzę sobie restaurację. No i zazwyczaj ten ktoś nie ma za bardzo pomysłu i wychodzi coś takiego. Skoro zakochać się w papalinie nie sposób, trzeba poszukać przyczyn tego stanu. Magda Gessler wyzwanie podejmuje z optymizmem. Mam dzisiaj wyjątkowy przywilej poznać restaurację chorwacką w każdym jej miejscu. Nie tak jak prawdziwy gość, tylko jak specjalny gość. W restauracji na gościa czeka już jej właściciel. Niech pan ma na imię? Marek. Niech ten właściciel nabierze trochę luzu, bo on jest cały czas spięty. Panie Marku, skąd ten pomysł, że ja? Chciałem zaprosić panią, żeby się posilić pani doświadczeniem w prowadzeniu gastronomii. Ale moje... gastronomia to już źle. Gastronomia to tak zwany komunistyczny. Czym pan chciałby tutaj ludziom zaimponować? Chciałbym, aby moi goście poczuli tutaj klimat Chorwacji. Klimat Chorwacji? Stop. I pan uważa, że to jest klimat Chorwacji? Nie, to jeszcze nie jest to. Ale dlaczego pan zaczyna tak?
No, to nawet nie idzie w kierunku tej Chorwacji. Dosłownie jedyne, co to ma wspólnego z Chorwacją, to zdjęcia wiszące na ścianie. Mi się na przykład Chorwacja kojarzy z takim, wiecie, luzem, z taką trochę domową atmosferą w tych restauracjach. A tutaj wchodzisz i od razu najlepiej jakbyś stał na baczność. Dlaczego zaczynam, że chciałbym, żeby klimat Chorwacji? Dlaczego pan taką restaurację w spadku? I powiesił pan kilka fotek i to jest Chorwacja? Nie, historia restauracji jest taka, że została założona przez Chorwata, który był moim wspólnikiem w innych biznesach. On teraz się przeniósł z powrotem na Chorwację i ja od niego przejąłem tę restaurację. Było tutaj kilka zmian wprowadzonych. Jakich? Miały wrusy, których nie było? Pierwsza rzecz to było rozjaśnienie pomieszczenia, czyli no, ściany czyli zostały błąd, rozjaśnione. Tak, no. A drugą rzeczą to był tak, rzeczywiście zmiana koloru obrusu. Nie no, to super zmiany. Dwie rzeczy. Przemalował ściany i zmienił obrus. I jego zdaniem to miało nadać chorwackiego klimatu. No to teraz nie dość, że ściany są mdłe, to i obrusy są mdłe. Widzi pan, jak ja to wyczułam? Skąd odwaga na kuchnię chorwacką? Skąd znajomość kuchni chorwackiej u pana? Nie mam znajomości kuchni. To po co pan tak? Ja w ogóle tutaj podszedłem zupełnie z innej branży. Ja rozumiem, że biznesmen nie zawsze ma inteligencję emocjonalną i nie musi tego rozumieć, ale dlatego polega, zazwyczaj, bo to jest kwestia niesamowitej siły bardzo wielu rzeczy naraz. No dobra, może na początku nie miał wiedzy o tej Chorwacji, ale jak zakładał tą restaurację, no i sobie wybrał ten konkretny klimat tej restauracji, no to mógł się jakoś w tym kierunku doedukować. Nie wiem, nawet pojechać sobie na tą Chorwację, poczytać trochę o niej, popróbować tam smaków. Bardzo dobrze, że pan się zna na pieniądzach. Myślę, że na tym się pan zna. Ale to jest akurat coś, co panu najbardziej może przeszkadzać. Myślę, że rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach, bo... Nie, no pan mówi o biznesie. Restauracja i powodzenie to trochę historie nadprzyrodzone. To znaczy, to nie jest tak, że zrobimy to i to i to, zaliczymy to i to i to, kupimy takie i takie obrusy, dziewczynki będą miały takie i takie twarze i uda się restauracja. Dupa. To nie na tym polega. Jak dla mnie trzy rzeczy przede wszystkim do zmiany. Więcej luzu, więcej pasji, no i zainteresowania tematem. A nie, że on sobie Ojca Chrzestnego obejrzał i nagle się tym zainspirował. Pani na pierwszy rzut oka widzi rzeczy, których ja przez dłuższy okres mogę nie dostrzegać. Niech pan pamięta, że schlebianie Magdzie Gessler jest pierwszym krokiem do piekła. Ale on cały czas jej się tak trochę podlizuje. Może ją zaprosił, żeby ją poderwać? Nie wiem, liczy, że jak się podliże, to ta rewolucja będzie miła i przyjemna? Na kuchni pewnie Armagedon, ale wiecie, komplementem jej sypnął i nie będzie tematu. To jest takie usztywnienie zasłon, usztywnienie obrusów. Pan jest sztywny i pan jest fatalnie ubrany do restauracji. Jako właściciel powinien pan być wesołym gościem. A ja nie wiem, czy pan jest księdzem? Mormonem? Chwilowo nie. Wiem, jaki ta restauracja daje mi klimat. To jest coś na zasadzie, jak wchodzisz do domu pogrzebowego. No pan się w sumie w klimat wpasowuje, no czarno ubrany. Mogę panie prosić? Dziewczyny wyglądają jak zakonnice. Sztywne. Rzeczywiście to było moje wskazanie, żeby była biała koszula. Pod guziczkiem muszę chodzić taka elegancka, sztywna, a wręcz przeciwnie, powinnam chodzić właśnie roześmiana, do tych gości podchodzić tak sympatycznie, żeby czuli się jak po prostu w Chorwacji. Taki elegancki ubiór, spoko, ale jak to jest restauracja naprawdę wysokich lotów? W przypadku tego typu restauracji, no to ja już bym bardziej, nie wiem, jakieś ludowe stroje na przykład widział, chorwackie. Wtedy by to dodało dodatkowo charakteru restauracji. No co, rozpiąć te bluzki, pokazać stanik. Jutro poproszę o białe podkoszulki, fajne tenisówki i luzik, tak? A ja teraz chcę zobaczyć taką rzecz. Lubi pan, jak widzę czystość. Jak jest u pana na kuchni? Moim celem, albo takim pragnieniem, jeżeli chodzi o kuchnię, to było to, że... Mnie nie interesuje. Mnie interesuje reality. Czyli ja teraz wchodzę i jestem zachwycona dbałością o sprzęty kuchenne, o kuchnię, o wszystko. O poukładanie w lodówkach, tak? Myślę, że tak. Po tych słowach na jego miejscu bym się modlił, żeby faktycznie tak było. Och, pachnie strasznie starym tłuszczem. No, śmierdzi tłuszczem. Pan nie udusi się tutaj, szef? Kolega. Szef, taki mały taki szef? Pani Magdo, ale co ma jego wzrost do bycia szefem kuchni? Ważne, że do blatu kuchennego dosięga. Czyżby pani Magda była tym typem, że wiecie, mężczyźni od 1,80 m się zaczynają? Naprawdę jest brudno, bardzo brudno, bardzo, bardzo brudno. Jeszcze lepiej? Znaczy, rozumie pan, że w tym momencie już pana nie rozumiem. Kompletnie pana nie rozumiem. A miało być tak pięknie, czysto, idealnie. Czyli de facto właściciel nie wie, co się dzieje na kuchni. Bo to nie jest raczej jakiś syf ukryty, go widać gołym okiem. A powiedział, że mają idealnie czysto. Poproszę serwetkę. Ale dlaczego ty czekasz? To do ciebie jest mowa.
ty masz taki nonszalancki sposób chodzenia? No, weź teraz trochę wody, żeby to nie był sam płyn. Masz kłopot z nogą? Ja? Nie. Ale czemu się tak dziwnie ruszasz? Jak bez życia? Mogę? No nie, nie powinieneś. Oj, będzie mi w tym odcinku działał na nerwy. Widać, że on ma po prostu wszystko na to, co ona mówi, wywalone kompletnie. Człowieku, to ty jesteś odpowiedzialny tam za porządek, więc na twoim miejscu ja już bym zaczął to sprzątać. Dlaczego stary jestem, to się powolno ruszę. Stary jesteś? Ile masz lat? 25. Jestem sobą. Nie udaję nikogo, nie gram pod publikę. No gdybym nie był sobą, to byłbym kimś innym. Czyli bycie sobą oznacza bycie aroganckim, olewczym. Super! Na pewno daleko tak zajdziesz. Na miejscu tego właściciela to ja bym go wywalił po prostu. A to? Co się tu dzieje? Czemu tak, to jest? Myjemy. Co? Po skończonej pracy. Czyścimy grilla. No dobrze, ale w międzyczasie my to wszystko musimy jeść? Tak? Znaczy rozumiem, że jak skończysz pracę, jest zdrowe jedzenie. No jak widać, on się tym nie przejmuje, go to wręcz bawi. Proszę odsunąć wszystkie meble. No i co mamy? No mamy to, co mamy. Bo to, co się tu dzieje, to po prostu już są kolonie bakterii rodzące się. Ja coś czuję, że te bakterie to już tam prezydenta wybrały. I patrzymy, co się tu dzieje. Skąd się to bierze? Czemu tego nie widzisz albo nie chcesz widzieć? To jest obciach, nie? Czy uważasz, że to nie jest obciach? Trochę jest. Trochę czy bardzo? Trochę. Nie bardzo? Nie, widziałem gorsze kuchnie. Nie no, masz rację, to zapuśćmy to jeszcze bardziej. Ty powinieneś wziąć to na klatę, przyznać się do błędu i zabrać się do roboty od razu. Ale nie, on stoi, miny sobie strzela. A pani Magda to sobie gadać może, go to nie rusza. Co mam się przejmować? Jest brud, daliśmy dupy i tyle, no, posprzątamy. Zrobimy tak, żeby to się więcej nie powtórzyło i... Cóż to my mamy tutaj skarbę? Wyspę skarbów. Twoje... Jest wam okej? No nie bardzo. Trochę wstyd. Jednak i w tej sytuacji można dostrzec pozytywy. O! Długopis się nawet znalazł. Zaraz się jeszcze ten złoty pociąg legendarny tam znajdzie. Jestem pod dużym wrażeniem cały czas i nieustannie. Pod dużym wrażeniem pani Magdy. Widać profesjonalizm. Dla mnie biznes to są w dużej mierze cyfry. I tak, część taka jak właśnie porządek w tych miejscach, o których mówimy, to jest coś, do czego nie przykładałem uwagi. Ale porządek to jest podstawa dosłownie! On się zachowuje trochę tak, jakby grał w jakiś symulator prowadzenia restauracji. Choć dla spraw porządkowych Markowi zabrakło tabelki w Excelu, Magda Gessler problem bałaganu traktuje poważnie. I nie chodzi wyłącznie o stan kuchennych mebli czy garnków. Masz w kuchni dwa upiory. Zdolne, cwane, ale strasznie cyniczne i bezczelne. Wiem, że mają swój charakter. Absolutnie cię nie szanują. Ani mnie, ani ciebie, ani nikogo. No w sumie jakby nie było powiedziane, że to on jest właścicielem, to nie pomyślałbym. Oni mają go w dupie, oni go kompletnie nie szanują. Wręcz odnoszę wrażenie, że ten kucharz to sam się ma za szefa tam. Dlatego cię nie opierniczałam, bo oni mieliby z tego ogromną satysfakcję, bo to był prezent ich dla ciebie. Żeby ciebie skompromitować. Doprowadź do tego, żeby jako właściciel, żebyś ty górował i ty rządził, a nie oni tobą. Bo na razie jest odwrotnie. Dziękuję. Szefu musi trochę bardziej poszefować. Chyba mieli za bardzo koleżeńskie stosunki, no i teraz kucharz to wykorzystuje. Odpowiadam sam za siebie. Jestem taki, jaki chcę być. I nie zważam na to, czy będę lubiany, czy będę kochany. Nie rusza mnie to. On się zachowuje jak jakaś nastolatka w okresie dojrzewania. Człowieku, ty masz się dostosować do miejsca, w którym pracujesz. Nikogo to nie obchodzi, jaki ty jesteś. Są po prostu pewne normy i ich trzeba się trzymać. Magda Gessler uważa, że mimo wszystko powinno. To spojrzenie. Zabójcze. Marcin, spójrzmy w oczy. Ja przysięgam, że wiem, kim jesteś. Szatan. Bardzo cię proszę. Nie zmarnuj tej szansy. Już nie takie naprawdę cwaniaczki były w kuchennych rewolucjach. Za każdym razem każdy z nich myślał, że przechytrzy panią Magdę, a wychodziła dupa. Jestem małym szatanem. Jestem impulsywną, wybuchową osobą, także... Nie no, faktycznie powód do dumy po prostu.
By się z bałaganem uporać, zespołowi wystarczyć musiała noc. Dziś Magda Gessler chce się już zająć gotowaniem. Papalina to po chorwacku mała rybka. Mam nadzieję, że po moim szkoleniu nasz zespół poczuje się jak rybki w wodzie. No a ja mam nadzieję, że teraz to na kuchni się po prostu błyszczy. Dobry dzień. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszamy. Zmiany na lepsze już widać, ale czy wszędzie? Dali radę. Ciekawe, czy to Marek wziął pracowników do galopu, czy też Marcin zmienił postawę. To jest brudne. Czyli w sumie wczorajsze gadanie na niewiele się zdało. Widzicie, on wie po prostu lepiej. Najwidoczniej tam nie trzeba było wcale czyścić. Pani Magda się czepia. Halo, Marcin. Tam zalecam frunę. To jest brudne. Przecież to jest piekarnik, którym będziecie używać. Czekamy na kwas. Bez kwasu nie da rady? Możemy spróbować. To skąd wiesz, że potrzebne są jakieś mocne, żrące środki, skoro nawet nie spróbowałeś? No jakby odpowiedź jest jasna, bo mu się po prostu nie chciało. Co ci, męczony? Do której rano sprzątaliście? Do piątej. A jeszcze do tego tak fajnie grasz, nie? Że taki jesteś męczony. No ja też do piątej nie śpię. Do tego małe dziecko w domu tragedia. Co mówisz? Do tego małe dziecko w domu tragedia. O kurczę, straszny problem. No. Koniec. Pani Magda baga już na celowniku. Naliczyłem tam 6 osób razem z właścicielem, ale tylko on jest tak bardzo zmęczony. No po prostu chłopak ledwo stoi na nogach. Proste rozwiązanie prostego problemu. Gdybyś sprzątał na bieżąco, nie musiałbyś sprzątać wszystkiego naraz. Choć sprzątanie do poprawy, najwyższa pora zacząć myśleć o tym, co dalej. Jakie są kolory chorwackie według was? Czerwony, niebieski i biały to są oficjalne, związane z flagą. Nie, mi chodzi o... Mi chodzi o tak zwaną ludowość, o to, co się widzi na morzu, o to, co się widzi w strojach ludowych. Jakie to są kolory? Nic nie wiecie o Chorwacji. Jest czerwień, jest amarant, jest czerń, jest turkus, jest szafir. Nawet nie ma sensu za bardzo ich pytać, oni po prostu nie wiedzą nic o Chorwacji. Znaczy, sorry, wiedzą, jakie są kolory flagi. Ludzie, chociaż minimum zainteresowania tematem. I te wszystkie kolory tutaj znajdziecie. Będzie to bardzo kolorowa restauracja. Prawie Meksyk, ale po chorwacku. Pięknie. A wiesz, co to jest gliwicz? Nie wiem. To właśnie będziemy robić na kolację. I to jest pewien rodzaj gulaszu z baraniny i warzyw. To informujcie się, bo aż wstyd. Daję wam jakąś szansę. Na jutro poczytaj o nim i przygotuj wszystkie składniki. Pani Magda prosiła go, żeby posprzątał, nie posprzątał. Także ja nawet nie liczę, że on coś na ten temat przeczyta. Zrób wywar na istryjską zupę rybną, a ja zajmę się resztą. Zanim jednak ruszą prace nad tym, co dla ciała, zająć trzeba się duchem, którego w Papalinie wyraźnie brakowało. W tym celu dobrze zajrzeć do świetnie prosperującej bałkańskiej konkurencji. Jest głośno i tłoczno. I robi to wrażenie. Najważniejszą siłą, magią przyciągania ludzi do takich restauracji jest energia, miłość do życia, śpiewu, jedzenia. Masakra, oni tam wyglądają jakby za karę siedzieli. No wyszliście gdzieś razem, macie okazję poznać coś nowego. Cieszcie się tym! Zwłaszcza ten kucharz z właścicielem to mają minę, jakby im się jakaś krzywda po prostu działa. Zaczniemy od pań, proszę bardzo. Cyk. A pani Ania jest menadżerem tego miejsca i znakomicie się wtopiła w ten klimat i doskonale wie, co ma w ręku, jakie ma berło, żeby się kręciło. Chciałbym, żeby nasza restauracja właśnie tak wyglądała. To jest bardzo ładny widok. Zbliżony klimat. No chcecie, ale ona sama z siebie tak nie zacznie wyglądać. No tak, pani Magda przyjdzie, machnie różdżką i nagle będzie identyczna restauracja. Znaczy, ja niby widzę, że ten właściciel jest teraz taki zainteresowany, ale to jest takie zainteresowanie na zasadzie, że on też chce taki biznes. I on tak w głowie po prostu myśli, jak to zrobić, żeby tak samo mieć. Dziwnie się czuję, bo u nas taka atmosfera jest sztywna, muszę się tak kontrolować, a tutaj jest tak sympatycznie, bardzo. Całkowicie inna energia i wszystko, no. Ja bym chciała, żeby... Podchodzi na ludzie, nie ma żadnej spiny. Panie Marku, zabrał nam pan ten luz. Myślę, że szef powinien trochę to poczuć. Poczuć klimat Chorwacji i trochę się rozerwać. Tak, wyluzować, trochę się rozerwać. Proszę bardzo, moi drodzy. Tutaj na początek jest zupka rybna. Fajnie, zaczniemy od pań. No i w porównaniu do tej zupy rybnej, którą oni mieli, to wygląda o niebo lepiej. Dobra, smak jest ważny, ale też mimo wszystko liczy się prezentacja dania. Ale oni się łatwo odepną, ale ciebie nie wiem, czy łatwo jest odpiąć. No ja jestem bardziej oporny. To
zobacz, co tu się dzieje. To jest mnóstwo ludzi, pani menadżer siedzi spokojnie, zadowolona, szczęśliwa, że jest pełno gości. Wie, jak reagować. Wszystko się psuje od głowy, ryby. No tylko z tym, jeżeli ty nie wyluzujesz, oni też nie, bo się boją. No liczę, że każdy się wyluzuje. Może oprócz szefa kuchni, bo on jest już wystarczająco wyluzowany. On ma taki luz, że go nawet obowiązki już nie obchodzą. Proszę bardzo, moi drodzy, tutaj mamy miks owoców morza i tutaj jeszcze szef kuchni ośmiornicę gotowuje. Smacznego życia. Dziękujemy. Forma podania tego dania jest po prostu prześliczna. Bardzo kolorowa i taka ciesząca wzrok. Myślę, że żołądek też. Żołądek? Ale forma podania jest genialna. I tutaj w tych daniach, które oni teraz dostali, czuć tą pasję. Widać, że to gotował ktoś, kto się na tym zna, kto czuje ten klimat. I wcale nie trzeba się przechwalać swoimi umiejętnościami. Wystarczy taki widok. Przede wszystkim dotyczy to Marka, który wciąż analizuje zamiast po prostu zacząć się bawić. Jest to coś zupełnie obce dla mnie, ponieważ ja jako osoba zdecydowanie preferuję bardziej sztywne lokalizacje, natomiast widzę, że ten sposób przyjmowania gości ma duży potencjał i właśnie od strony przyjęcia, ugoszczenia gości, tak, jest to kierunek, w którym będziemy szli. Ale tutaj nie ma co iść w tym kierunku, trzeba po prostu to wprowadzić. Jedyne, co wystarczy zrobić, to zmienić nastawienie. Pani Magda mu na początku już powiedziała, że nie wystarczy, że on sobie wprowadzi to i to i już nagle magicznie będzie ten sukces. Czy weźmie to do siebie i się zmieni, to nie wiem. Jest strasznie zaborczym człowiekiem i myślę, że dalej będzie chciał, żeby no ten biznes był w tej restauracji. Będzie, nie wiem, czy się zmieni, tak? O, tyle mogę powiedzieć. Kto wie, czy nie od tego zależy być albo nie być papalinem. To dajmy mu szansę. Wiecie, on nie jest jakiś zły, po prostu jeszcze nie czuje tego klimatu. No i na pewno ma problemy z radzeniem sobie w takiej relacji szef-pracownik. Zwłaszcza w przypadku tego szefa kuchni. Mam nadzieję, że wczorajsze doświadczenie dało całej załodze kopa do tego, żeby mieli najlepszą chorwacką knajpę w Warszawie. Na pewno da się zrobić, choć czasu nie zostało wiele. A jak wam poszły zakupy? Pod górkę. To znaczy? Czego nie mamy? Baraniny. A mamy jagnięcinę? Jagnięcina jest, baraninę, gulasz już zadzwoniłem do pana, mam nadzieję, że dowiezie. A zupa rybna już się waży? Jeszcze nie. A co zrobiłeś? Nic. Nic? Powiedzcie mi, czy on sobie w tym momencie jakieś jaja robi? Ty miałeś powiedziane, co masz zrobić i nie zrobiłeś z tego absolutnie nic? I dlaczego ten właściciel dalej go trzyma? On ma dosłownie wysrane na to, co się do niego mówi. Przecież tutaj już chodzi o tą kolację, to jest najważniejszy punkt rewolucji. Jak to się nie uda, no to cała rewolucja pójdzie na marne. Mama zagra. Możesz zacząć robić już tą zupę? Dobrze? Marcin na szczęście daje się uprosić. Oczywiście garki są niedomyte. Wy nie macie pani, która wam może zacząć obierać warzywa w dużej ilości? W tym momencie nie. A co się z tą panią stało? Ma dojechać do nas. A dlaczego dojeżdża tak późno? Nie mam zielonego pojęcia. Nie można było włożyć tych wszystkich włosków wcześniej? No ale te warzywa to też nie jest jakaś rzecz, do której potrzebowali jakiejś pomocy. Nie zajęłoby im to jakoś długo, żeby to ogarnąć. Marchewek ma być 20. Będzie, wszystko. Wszystkie selery. Upiec 20 cebul w piecu. Jak to będzie wszystko gotowe, to ja zacznę robić zupę. Co się tu w ogóle dzieje? Oni mieli dawno nastawić ten rosół na rybę. Dlaczego tak się dzieje? Niech ten właściciel przejrzy na oczy i zmieni pracowników. No bo niby mu tak na tym biznesie zależy, a oni pod nim dołki kopią. No i przy okazji tak lekceważą panią Magdę. Jeszcze z czymś takim nigdy się nie spotkałem. Warzywa są już panu przygotowane. Warzywa są nieprzygotowane, nic nie jest obrane, cebula nie jest upieczona do zupy. Co się dzieje? Od razu to zaczynamy. Nie no, Marek, nie będzie tej kolacji. No, tu się nic nie dzieje. Nie mam. Po prostu nie stresuję się, tak? Jestem sobą, no. Tak, już milion razy powtarzałeś. Wiemy, że jesteś sobą. I w tym jest właśnie problem. Razem z Marcinem tak do siebie pasujecie, że raz jej powinniście ten lokal zamknąć i nie zawracać mi dupy. Ja nie przychodzę, dokąd nie będzie wszystkiego obranego, zrobionego. Naprawdę szczerze ci współczuję, ponieważ nie zdajesz sobie sprawy, jak jesteś niemądry w tym wszystkim, co teraz robisz. Albo się dajesz podprowadzać koledze w kuchni, albo nie potrafisz nikim zarządzać. Nie wiem, czy się do tego nadajesz. Puknij się trochę w czoło. No i sobie piwa naważyliście. Niech ten właściciel zacznie w końcu być stanowczy. Jak on mówi, tak ma być zrobione i koniec tematu. A jak się nie podoba, no to cyk, zwolnionko. Po co mu niby pracownik, który nie wykonuje tego, co ma wykonać? Postawieni do pionu kucharze wreszcie biorą się w garść.
przypominają sobie o promocji, na którą trafią nadziewane chorwackim serem papryki. Kiedy dociera mięso, można się zająć gulaszem. W kuchni zaczyna pachnieć, zatem może do niej wrócić Magda Gessler. Pani Magda poszła, przewietrzyła się, już spokojniejsza. Masz czosnek, Marcin? To jest to? A nie chciałeś obsmażać wszystkiego oddzielnie? Znaczy, nie mam takiego garka, żeby to generalnie... A patelni się obsmaża, się wkłada, ale już poszło. A na razie trzeba dodać warzywa. Masz fasolkę szparagową? Nie ma. Papryka pieczona, tak jak prosiłam? Nie, jeszcze nie. Czy oni w ogóle zrobili cokolwiek? To niezrobione, to niezrobione, to co oni siedzieli na dupie i na telefonach grali? Nie wiem, a może liczyli, że pani Magda wszystko za nich zrobi? Przyjdzie, pogotuje, pójdzie sobie, a oni będą mieli sukces. No i co najważniejsze, się podpiszą jej imieniem i nazwiskiem. I możecie upiec 10 papryk? Mhm. To jest zupa rybna? Tak, tak, w kontynuacji. Tam ona jeszcze delikatnie będzie... Dobrze, ale bardzo ona... krótko, żeście gotowali te wszystkie rzeczy. Nie doprawione, nic wiem, nic zaraz nie sobie. Ale nie ma w ogóle smaku ryby. Ta cebula jest do czego? Do zupy. Chodzi o to, żeby delikatnie ją zagęścić tą cebulą. Nie, proszę cię, nie o to chodzi. Nie, zostaw tą cebulę, dobrze? A on czasem nie miał poczytać trochę o tych daniach? No, kto jest w szoku, że tego też nie zrobił? Gdzie jest, tutaj się robi smak tej zupy, tak? Tak. Jest czosnek przesmażony, takie połówki całe, główek czosnku, to proszę to zrobić. Nie mamy całych obrotów. Skorupie nie mamy. Jak to nie macie czosnku? Czyja to wina? Nie wiem. W trakcie gotowania Marcin popełnia wiele prostych błędów. Pozostałe obowiązki kompletnie lekceważy. Marcin! Kto tu jest odpowiedzialny za takie rzeczy? Za jakie? Człowieku, nie udawaj, że nie wiesz, bo przed chwilą cię o to pytała. Poziom arogancji w tym odcinku po prostu poza skalę wywaliło. No, za towar, który macie kupować. Ja. No to dlaczego tego nie pamiętasz? Dlaczego znowu nie ma fasolki? Znowu mi to wypadło. Trzeba się najpierw wyspać. Ja to tą szopkę, też nie jestem w stanie wszystkim pamiętać. Ale o czym pamiętać? Dosłownie z tego, o co ona prosiła, nie zrobili absolutnie nic. Więc jaka z tych rzeczy tak bardzo go przemęczyła? Czy nie wiem, tak bardzo mu w głowie siedziała, że nie było miejsca na inne rzeczy. On chce udowodnić mi, że on będzie robił co chciał i ma mnie głęboko w dupie, więc pani. Ja chcę wam udowodnić, że w tym momencie kończę pracę. Pani Magdo, nie będąc kucharzem, jeżeli mogę, chciałbym panią zaprosić, żebyśmy wspólnie ze mną, nie kucharzem, popracowali. Nie, ja z nim nie mam siły pracować, dlatego że jest to bardzo trudna praca. Czy ten właściciel się w ogóle słyszy? On ma pracowników na tej kuchni. No ale szefowi kuchni się nie chce pracować, więc on pójdzie pracować za niego. Po prostu co? Wiesz, ja nic na siłę nie robię. Jeżeli komuś to nie pasuje, chcę dalej rządzić twoim błędnym królestwie, niech rządzi. Ja się do tego nie wtrącę. Czy ja mógłbym poprosić tutaj Macinę i możemy usiąść razem? Nie wiem po co, ale spróbuj. Dziękuję. Przecież już było gadane i żadnego efektu to nie przyniosło, więc jaki jest sens dalej to kontynuować? Marcin, zaprosiliśmy panią Magdę, żeby nam pomogła. Pomogła, to znaczy pomogła w kuchni, pomogła... Możesz nie mieć tak rąk? Tylko patrzeć normalnie ludziom w oczy? Żeby to zadziałało, to musimy... mieć dwie rzeczy. Jedna rzecz to pokora, że nie umiemy wszystkiego. Jaka pokora? Garnek. Ty, właścicielu, w ogóle nie ma stanowczości. To trochę brzmi tak, jakby on się tego szefa kuchni pytał, czy tak faktycznie jest. Prosto z mostu. Albo się dostosowujesz, albo wypad. Musimy zacząć od pokory. Jeżeli nie mamy pokory, to nie będziemy mogli się ale uczyć. Ale jak on ma pokorę? On ma w dupie. Właśnie, on chce pokazać wszystkim kuplom, co on mi zrobi w czasie kuchennych rewolucji. I założył się z parą o parę złotych, co zrobi. No to niech powie, jaka jest stawka. Może się ci opłaci mu wypłacić, zamiast wygrać z kumpla. Mam z kumplami. Absolutnie nadzieję, że nie ale ma to tak takiego. Jest. Nie, Marek, tak jest. To trochę wygląda tak, jakby ten właściciel był jego ojcem. I byliby na takim spotkaniu z panią wychowawczynią. Taka szkolna wywiadówka. Miałeś sprawdzić, co to jest giówecz? Co ty mi k***a wyprawiasz, że mi kładziesz cebulę i lejesz na nią olej? Od kiedy to się tak robi? Zagęszcz ta zupę. Wlałeś mi 20 litrów wody do rybnej i to będzie rybna czy wodna? No ja myślę, że trzeba docenić, że chociaż tyle zrobił. A w tej chwili dajesz dupy, bo ja za chwileczkę wyjdę, zostaniesz tym wszystkim sam. I się pochwali, że wkurwiłeś selerową. No to prawda. Udało ci się. Bo to, ja nie rozumiem, jak ktoś może się nie chcieć uczyć czegoś, co mu daje później chleb, życie i pozycję. Ale wiecie co, taki cwany był hop do przodu, a teraz ma minę, jakby się miał popłakać zaraz. I po co sam sobie problemy stwarzasz? Wreszcie inicjatywę próbuje przejąć Marek. Tylko czy nie za późno? O co chodzi z tym guweczem i na czym to polega?
Jakbym miał czas, to bym się zorientował. Słucham? Jakbym miał czas, to bym się zorientował. To się zorientuj teraz. Weź telefon i przysiądź na komputerze i się zorientuj i to od razu zróbmy. Dobra? Ale dlaczego ty się go pytasz? On ma to zrobić po prostu. A nie, że on się obraził i teraz nikogo się nie będzie słuchał. Marcin, obudź się. Wiem, że jesteś zmęczony, ale trzeba to zrobić. Dobra? A to mam dość tej parady. I znów Marcina trzeba o pracę prosić. Marcin. Ja się zastanawiam, czy nie wyjść. Stracisz swoją szansę życia, tak po prostu. Naprawdę, jak on chce wyjść, nie brońmy mu, niech idzie. Na pewno na jego miejsce znajdzie się jakiś kucharz. To nie chodzi już tylko o pracę, tylko o to, co to może dla ciebie zrobić. Ale to musisz się przyłożyć i pokazać, że jesteś w stanie pracować nad sobą. Tak jak rozmawialiśmy kiedyś. Chodź. Daj z siebie wszystko, zobaczysz, że będzie dobrze. Naprawdę nie wiem, który pracodawca pozwoliłby sobie na coś takiego. Znaczy, po części to jest też troszkę wina pana właściciela. Jak sobie wychowasz, tak se masz. W przypadku pracowników to też ma trochę sens. Pewnie od początku mu pozwalał na dużo, no i teraz ma. Chociaż los kolacji wisi na włosku, Magda Gessler nie byłaby sobą, gdyby nie dopieściła przygotowanych na promocję chorwackich przekąsek. Szczerze? Ja tu jestem w szoku, że ona jeszcze nie wyszła stamtąd. Jesteśmy z restauracji Papaina. Wiedzą państwo, gdzie to jest? Tak, budynek dalej. Tutaj. Przechodzimy właśnie dzisiaj, w tym tygodniu przechodzimy rewolucje kuchenne i chcielibyśmy potestować naszą przystawką. Zastaną za państwo oczywiście nowy klimat. Zmieniliśmy wystrój sali przede wszystkim. Tylko jeszcze szefa kuchni zmienimy i zapraszamy. Z jednej strony słone, ale nie do końca słone. Trochę słodkie. Takie mieszanina smaków. Mamy tutaj paprykę pieczoną, nadziewaną serem bałkańskim. Okay, dobra. Ja, proszę bardzo, o tej, może z tej strony. Tutaj, zabrać, proszę, nie? Bardzo. Ja, to dziękuję, za dużo warzyw. Za bardzo zdrowe. Ale muszę przyznać, że tak zachęcająco to wygląda. Pani Magda naprawdę się postarała. No. Czy panu smakuje? Bomba. Smaki mojej córki. Falka bałkańskich. To w takim razie musi nas koniecznie odwiedzić. I przytrzymaj sobie. I jak smakuje? Pyszne. Odwiedzisz nas? Tak. Super. Goście powinni się na kolacji pojawić. Sęk w tym, czy będzie ich czym przyjąć. Ciekawe, czy w tym czasie chociaż coś na kuchni ruszyło w końcu. Na szczęście Marcin dał się do pracy przekonać. Ja bym modlał to. Odlałbyś? Modlałbym, że Marcin zostawił. Ważę, żeby się dalej. Dobrze, to odlej garnek tego wywaru. No po jego minie wnioskuję, że nie jest zbyt zadowolony, ale najważniejsze, że w końcu praca ruszyła. W końcu się coś dzieje, może ta kolacja się odbędzie. Już tak sobie w tym spokoju dotrwajmy po prostu do końca. Pani Magda sobie pójdzie i rób ta se co chce ta. Najważniejszą rzeczą do zupy rybnej jest dobry wywar. A dobry wywar polega na tym, żeby to nie była woda, tylko wywar. Tak jak rosół na kurczaku, czyli nie jeden kurczak i 20 litrów wody, tylko jeden kurczak zakryty taką warstwą wody i warzywa. A tutaj po prostu była kąpiel. Może basen zupy rybnej. No dobrze, dodaj fasolkę. Gdzie są pomidory? Te pomidory dodajesz, że są. I pasta pomidorowa i pasta paprykowa. Skoro się nareszcie zabrali do pracy, zobaczmy, jak zmienił się wystrój restauracji. Tymczasem w byle jaką wcześniej papalinę nareszcie wstąpiło życie. Jasne i chłodne dotąd ściany teraz aż promienieją kolorami. Ze stołów znikły sztywne obrusy. Zaś na oparciach krzeseł pojawiły się barwne narzuty. Udało się także ożywić mroczny bar. Dzięki lampom i kwiatom i wokół niego zrobiło się przytulnie. Wkrótce powinno być też gwarno. A pierwsze, co zobaczą goście, to lodówka ze świeżymi rybami. No tak, powiem wam, że przyjemnie. Może się to w moi gusta nie wpisuje, ale jest spoko. Fajnie przede wszystkim, że jest więcej kolorów, jest tak radośniej wewnątrz. No i tak myślę, że dosyć przyjemnie by się tam siedziało. Także pupcik akceptuje. Dzień dobry, zapraszamy. Co tutaj mamy? Tu mamy rakiję gruszkową, którą polecam paniom, a to jest rakija śliwkowa, ewentualnie dla panów. Panów na pewno nie zabraknie. I to dobrze, że dla każdego znajdzie się coś miłego. Po rakii spróbować można chorwackich serów. Mm.
Było bardzo sztywno, bardzo poważnie, strach było wejść dla każdego. Natomiast teraz można tutaj wejść, odpocząć, troszeczkę nabrać słońca i humoru. Ciekawe, w jakim humorze jest szef kuchni. Wiem, uczepiłem się go, ale nie bez powodu. Gdzieś tam niby jeszcze po cichu liczę, że on przejdzie jakiś taki glow up i wiecie, będzie taki fajny, przyjemny. Kolejnych wspaniałych wrażeń, tym razem smakowych, dostarczyć może Homar. Ugotowany i wprawnie pokrojony, by męczyć nie musieli się goście. Homar podawany będzie jako dodatek do zupy rybnej. No z tym homarem to wam powiem, że taki luxe deluxe. Ja w sumie jeszcze nigdy homara nie jadłem. Zawsze mi się to kojarzyło z takim jedzeniem, wiecie, dla bogaczy. Jak ktoś jadł, możecie mi opisać, jak to smakuje. Znajdzie się w niej miejsce także dla krewetek. Zupa jak najbardziej kolejny, myślę, że plus tej restauracji, na którą warto tutaj się skusić. Sam wygląd, który robi duże wrażenie. Dodatek w postaci homara, tak? Na talerzu naprawdę dopełnia wszystko znakomicie. Tak, poprzeczka zawieszona dosyć wysoko. Ciekawe, czy utrzymają potem ten poziom. Też ciekawy jestem, czy ten homar potem będzie się tak sprzedawał, bo raczej to nie jest jakaś tania rzecz. Wreszcie jagnięcy gulasz. Tu ważne jest, by mięso było miękkie i odpowiednio doprawione. Ta bałkańska potrawa była po prostu najlepsza na świecie. Przepyszna, dużo dodatków, dużo warzyw. Bardzo aromatyczny, delikatnie pikantny, z bardzo miękką jagnięciną, smak typowo bałkańskiej kuchni. Teraz w końcu chociaż w tej restauracji czuć taki chorwacki klimat, a nie klimat domu pogrzebowego, który był wcześniej. W moim przekonaniu to jest początek drogi. Twardy start, ale myślę, że zostaliśmy ukierunkowani w dobrą stronę. Goście zadowoleni. Czy można więc ogłosić sukces? Nie ma ani szefa kuchni, ani menadżera. Pomimo to kolacja się udała. Ale co będzie z tą restauracją dalej, tego nie wiem. No to w takim razie zobaczmy, czy sobie dalej poradzili z tym tematem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Marek. Witam, zapraszamy. Miło mi, no mam nadzieję. Jest giłwecz. To jest. Dania mięsne są. Ale nie ma w ogóle homara. Czym chata bogata? Jak widać, homarów nie ma. Szkoda. To był mocny atut. Ja tak coś czułem, że to zniknie z tej karty. No pewnie mało osób się na niego decydowało ostatecznie. No trochę szkoda, bo mimo wszystko to było coś takiego wyjątkowego u nich. Ale już powinien być chleb. Nie macie więcej grillerów? Mamy. Poproszę o chleb i przystawki. Przecież to powinno być wesoło. Ktoś podchodzi. Pyta się jeden tego, a tutaj w ogóle jakaś jak modlitwa w kościele, kurde, no nie. To proszę, proszę. Ruchy, wesoło, to pani Magda przyszła. Niekonwencjonalna klientka. Trzeba do niej się uśmiechać. No i gdzie jest ta atmosfera, ten klimat tej restauracji? Miało być tak wesoło, tak fajnie, a jest tak... W sumie tak jak było, tylko z innym wystrojem. Takie pierwsze wrażenie, no to trochę rozczarowanko. Proszę bardzo. Już się pani uśmiechała. Cztery, gdzie są? Już biegną. Biegną. Chciała zupę rybną. Dobrze. I jest taka istryjska jak ta moja? Niestety nie. Co znaczy? To znaczy, że mamy istryjską tą, co pani jadła ostatnim razem. Tą naszą taką. A czemu nie ma tamtej? Szczerze mówiąc, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. No co, szef kuchni pewnie stwierdził, że jego zupa jest lepsza. Niegiwacz. Czy pani ma jeszcze coś dobrego do zaproponowania? Mogę zaproponować homara, bo mamy. Homara mamy tylko na zamówienia. Ale nie jest, mamy go w karcie, niestety. Jest żywy? Jest żywy. No to proszę homara. Dobrze. No to w sumie, skoro go macie, no to czemu go nie ma w tej karcie? Ja rozumiem, jakbyście się całkiem wycofali z tego homara, ale skoro jest... To nie jest moja zupa rybna. Szkoda. Przechodzimy do giłwecz z baraniny. Brak ewidentnie mocno zaznaczonego pomidora, który gasi mdłość baraniny. Jej tłustość jest widoczna. Czyli co, wizyta pani Magdy była w takim razie na nic? No bo skoro klimat tej restauracji przepadł, smak też przepadł, no to co tam, jedynie wystrój zostanie. Jak myślicie, jak wy wypadacie?
W zasadzie moja wizyta tu nie była specjalnie potrzebna. Czemu? No chyba tylko dla reklamy. Dlatego, że supa jest taka, jaka była, ta moja była genialna. Uważam, że można ją było zrobić bez homara równie smaczną. To jest suche. Baranina jest czasami twarda, są różne kawałki. Jest smaczne, ale no, gióweczki nie jest tak suchy, nie jest tak... Brakuje pomidora. To z tym gulaszem to taka trochę loteria, na jaki kawałek trafisz. Albo ci połamie zęby, albo będziesz żuł jak gumę. Brakuje fasolki szparagowej. Szkoda. Homara jeszcze nie ugotowaliście, tak? Ugotowany został. Proszę? Ugotowany został. Przygotowany też? No to dawaj szybko. Halo? Bawisz to? No jak widać, pani Magda się jeszcze sama obsługiwać musi. Może najlepiej niech ona sama te talerze weźmie i na zmywaku je umyje. Jego podajecie? Ojej, ty jesteś złośliwy? Trochę? Nie. To czemu podajesz mi homara w całości, kiedy wiesz, że nie jestem w stanie go zjeść? Bardzo ładnie wygląda, ale zanim ja się bym do niego dobrała i przepołowiła go na pół, myślę, że minęła dobre pół godziny. Wiesz, że to jest prawie że nierealne zrobienie tego przy stole. Po co mi tak podałeś? Ja nie wiem, on myślał, że ona zębami to pogryzie? Przecież do homara tu są w ogóle specjalne te nożyce. Widać po prostu, że on cały czas ma do niej jakiś problem, ale trochę nie rozumiem dlaczego. Przecież ona mu nie zrobiła żadnej krzywdy. Chyba, że on tak wielce się obraził za to, że ona go skrytykowała na samym początku. No ale też nie bez powodu. Tak troszeczkę jak ciastko przez szybę w cukierni. Marcin, bardzo dziękuję za homara, daję go z powrotem do kuchni. Ale uznaję to za twój taki narcyzm, a brak szacunku i ukłonu w stosunku do mnie. Czyli w sumie mamy po rewolucji, no i można powiedzieć, że jest nieudana. Szkoda mi trochę to właściciela, ale sam jest sobie winien, bo to on decyduje się dalej trzymać tego szefa kuchni. No i tyle mogę ci powiedzieć, Marku. Wydaje mi się, że to było faux pas. To trochę jak podanie czerniny. Dziękuję bardzo. Restauracja Papalina, restauracja chorwacka. Niestety Marek jako właściciel nie potrafi zapanować nad krnąbrnym szefem kuchni. Szkoda, byłoby dużo smaczniej. A jeżeli chodzi o stan restauracji na dzień dzisiejszy, no to jest ona zamknięta na stałe. Z tego co wyczytałem, została ona zamknięta w 2016 roku, w sumie krótko po tym odcinku. Trochę szkoda, ale czego tu oczekiwać, skoro nie zastosowali się do wskazówek pani Magdy. Dajcie znać, co sądzicie w ogóle o tej rewolucji, o tym odcinku w komentarzach. No i na dzisiaj to tyle. Ja się z wami żegnam. Pa, pa!